Ja się chciałem podzielić takim świadectwem tego, jakby określenia siebie jakby do końca tego, kim jestem, chociaż już to dawno nastąpiło. I to też takie przesłanie do wielu z was, którzy być może się określiliście, być może się nie określiliście, ale jest to tak bardzo ważne w Królestwie, żeby wiedzieć, kim się jest, że może nawet wielu z was sobie z tego sprawy nie zdaje. Wiecie, kiedy ja nawróciłem się w 2014 roku w więzieniu, wtedy zrodziło się we mnie coś takiego, że ja bardzo chciałem pokochać Jezusa, bo wiecie, takiej pustej paplaniny dzisiaj w Polsce, w ogóle w tym polskim chrześcijaństwie, że się kocha Jezusa, to jest od groma. Tego jest tak dużo, że się aż żygać chce. Ale prawda jest taka, że kochać Jezusa, no to dla mnie to są takie dwa piony, dwa filary jakby miłości do Jezusa, które są we mnie. Kochać Jezusa to dla mnie znaczy przestrzegać Jego słów i głosić Jego prawdę. To są takie dla mnie dwa najważniejsze piony. Przestrzegać Jego słów i głosić Jego prawdę, bo On powiedział wyraźnie, kto mnie miłuje, słów moich przestrzega. Kto mnie nie miłuje, słów moich nie przestrzega, koniec i kropka. I tu nie ma nic więcej. I prawda jest taka, że ja bardzo, właśnie, kiedy się nawróciłem, ja chciałem Go pokochać, ja to chciałem czuć w sercu, wiecie, to tak jak się żonę kocha, to się wie, co się czuje, tak samo ja chciałem kochać Jezusa, ale we mnie tego nie było, ja uznałem, że On jest moim Panem i Zbawicielem, wiedziałem o tym, amen, cieszyłem się, że idę do nieba, ale ja potrzebowałem tej takiej miłości głębokiej do Niego, tej miłości, którą się prawdziwie czuję. I ja Wam powiem, jakie były w skrócie Wam powiem, jakie były te moje kroki do poznania tej miłości i co też z tego wyrosło, bo to też jest ważne. Wiecie, ja zanim tak prawdziwie pokochałem Jezusa, to ja najpierw musiałem się zakochać w Jego Słowie. Ale żeby się zakochać, wiecie, ja czytałem Biblię, tak jak każdy czyta Biblię, wiecie, narodziłem się na nowo, pod celą czytałem tą Biblię, dotykały mnie niektóre rzeczy, bardziej, niektóre mniej, niektóre bardziej rozumiałem, niektóre mniej rozumiałem, ale ja potrzebowałem, wiecie, nauki, prawdziwej nauki apostolsko-proroczej i ludzi, którzy będą mi prezentować tego Chrystusa. Ja wiedziałem, że ja tego potrzebuję. I wiecie, minęło kilka lat, kiedy ja w 2018 tutaj się w kościele znalazłem, ale minęło kilka lat, zanim ja się doczołgałem w ogóle do zdrowej nauki apostolsko-proroczej i do ludzi, którzy prezentują Chrystusa. Wiecie, kiedy się właśnie tutaj znalazłem w kościele, ja wtedy zacząłem kochać Jezusa, ale najpierw zaprezentowali mi Go ludzie. Najpierw zakochałem się właśnie w tej nauce, która jest tutaj w kościele. Zdrowa nauka, wiecie, ta zdrowa nauka, ta nauka, której brakuje w Polsce. Nie ma tej nauki w Polsce tak, w takim wymiarze, żeby móc się w niej zakochać, stosować ją. Nie każdy ją będzie stosował w życie, ale tutaj chodzi o to, że kiedy ty wiesz, że to jest dobre, no to ty to chcesz zastosować w życie. I wiecie, ja dzisiaj właśnie mówiąc o tym, że pokochałem tą naukę, no to ja też pokochałem ludzi, którzy stali się moimi przywódcami. Wiecie, ja dzisiaj właśnie jak sobie uzupełniałem, co chcę napisać, przeczytałem w internecie taki post. Samego siebie dałem wam za przykład do naśladowania. Bądźcie więc naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Pójdźcie zatem za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami i cierpieniami, a nie zawiedziecie się, bo błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Bardzo mnie to poruszyło, zwłaszcza jeszcze dzisiaj, kiedy właśnie przeczytałem te słowa. Wiecie, dzisiaj ja wiem, że kluczem do sukcesu jest to, aby przestrzegać, aby stosować w życie naukę apostolsko-proroczą, tą, którą tutaj mamy w kościele, wiecie, mamy mnóstwo kazań, jest mnóstwo mowy. Ja czasem mam wrażenie, że jest kazanie i dla uszu wielu ludzi to kazanie tak przeleci i po prostu tyle, i tam nie zostanie nic. A to jest nauka, która powinna być przez was w ogóle, nie wiem jak to nazwać, w ogóle aplikowana do serca, w ogóle to, wiecie, mnie to boli, bo ja widzę, ja wiem, ile ja wyciągam, wiem, ile ja wyciągnąłem i wiem, ile jeszcze ja wyciągnę z tego, co ja tutaj dostaję, a wiem i też widzę, ilu ludzi nic sobie z tej nauki nie robi.
Ilu ludzi jakby nie określiło się w królestwie, albo się określiło i też nic z tym nie robi. Wiecie, niejednokrotnie są modlitwy o ewangelistów, o tych, którzy się rozpoznali, o namaszczenie, o apostolstwo, o proroków. I wiecie, wychodzą jacyś ludzie w ogóle, ale ci ludzie w ogóle w dniu jutrzejszym, jeśli ty się określiłeś jako prorok i ja to widzę w kościele, no to prorokuj, no to buduj te kościoły, no to ewangelizuj, to jest potrzebne widzieć, wiecie, to co dzisiaj Agata mówiła, deklaracji może być mnóstwo, ale owocu jak jest brak, to jest po prostu jakaś katastrofa, to jest katastrofa. I wiecie, ważne jest, żeby w swoim sercu sobie to samemu rozważyć, bo wiecie, ja nie rentgenuję ludzi, bo mnie to nie obchodzi, bo każdy poniesie swój ciężar i każdy otrzyma swoją nagrodę lub nie. Ale ważne jest to, aby w ogóle sobie samemu zadać to pytanie, ile razy w ogóle składasz deklarację. Wiecie, ja raz w życiu złożyłem deklarację, wiecie, ja popełniam błędy. Każdy popełnia błędy, ale ja złożyłem sobie w sercu taką deklarację, że ja będę głosił słowo i ja głoszę to słowo do dziś, wiecie? Mimo popełnianych błędów, mimo różnych momentów, trudniejszych, czasem cięższych, czasem gorszych, ale złożyłem sobie tą deklarację w sercu, wiecie? Wiecie, o co tutaj chodzi? Określiłem swoje miejsce. Określiłem swoje miejsce w szeregu, wiecie? Ja wiem, że jestem ewangelistą. Jeszcze niedawno jakby... ja nie szukałem na siłę, czy tam ja jestem prorokiem, czy jestem nauczycielem, nie, ale badałem to, czy mam jakby takie predyspozycje, czy gdzieś może Bóg we mnie to włożył, no bo to jest ważne, żeby wiedzieć, bo jeżeli nie, to odrzucam wszystko i idę tym torem, który mi wyznaczył Bóg i nie szukam. I ja właśnie odnalazłem to do końca, wiem, że jestem ewangelistą, wiem, że będę głosił królestwo i na to przychodzi wielka moc. I właśnie tutaj to określenie było bardzo ważne, żebym ja też w ogóle odebrał nowe rzeczy, prawda? Dlaczego ja to mówię? Przyjaciele, jesteśmy kościołem przebudzeniowym. Jakby jednym z takich, właśnie ta nauka apostolsko-prorocza i ewangelizacja, to są jakby takie dwa główne, jakby to nazwać, nurty, piony, prawda? Ale przyjaciele, jest nas tutaj dzisiaj, załóżmy, setka w kościele, czy 80 osób. A wiecie, przyszło lato, jest ciepło, można sobie ustalić czas, jest piątek, jest rotunda, godzina 18, wiecie, a tam jest pod rotundą 8 osób, tych, które przychodzą od początku, plus dwie nowe. Wiecie, no to tutaj sobie można zadać pytanie w ogóle, można sobie samemu zadać pytanie w ogóle, co ty w życiu chcesz robić. Bo wiadomo, różne ludzie mają służby, na różny sposób głoszą królestwo, ja tego nie mówię. Ale ważne jest, jak ty głosisz. I zadaj sobie to pytanie, jak ty głosisz, wiecie. Można głosić w pracy, można głosić tu, można głosić tam. Ale wiecie, warto mieć w życiu założenie, jesteśmy ruchem przebudzeniowym. Ewangelizacja jest bardzo ważnym elementem w kościele. Bardzo ważnym elementem. A nawet ewangelizacji jest 5 osób. W takim czasie jak teraz. Wiecie, to jest bardzo ważne, a jesteście potrzebni, jesteście bardzo potrzebni na ewangelizacji i może niekoniecznie musicie już od razu głosić do mikrofonu, może potrzebujecie jakiejś pomocy, no to ja zawsze jestem dla was. Może potrzebujecie, żeby was wyposażyć, ja też jestem, zorganizujemy tak sprzęt, że będziesz mógł sam głosić, jeśli chcesz. Jeśli mówisz, że nie masz czasu, że pory są nie te, zorganizujemy pory, no od tego ja tutaj jestem. Od tego jestem, abyś ty miał możliwość głosić na wszelki różny sposób. Ale teraz właśnie kłania się pytanie, czy ty to chcesz robić? Czy ty to chcesz robić? Jeśli to chcesz robić, to będziesz robił. No to nie ma tak, bo to w tobie siedzieć będzie. Czy to będziesz robił, albo to zagłuszysz. Albo to zagłuszysz i będziesz zamrożonym ewangelistą. Przyjaciele, dlatego mi bardzo zależy, abyście sobie właśnie odpowiedzieli na to pytanie. Chcemy, aby Ewangelia była głoszona. Chcemy. I zwycięzcą jest ten, który podjął się tego zadania i to robi. Ostatnio do nas z Kasią podeszła taka osoba i ona mówi, ja chcę być z wami, chcę być ze zwycięzcami, chcę być z tymi, którzy właśnie są zwycięzcami. Dlaczego ta osoba tak mówi? Ponieważ ona widzi w nas ludzi, którzy się czegoś podjęli i w tym są i się nie wycofują. To jest zwycięstwo. Diabeł został zmiażdżony i my go miażdżymy teraz cały czas. I to jest właśnie zwycięstwo. To jest właśnie zwycięstwo. To, co dzisiaj było na uwielbieniu, właśnie o tym, że diabeł ci nie zabierze pola. Po co to wszystko jest?
No właśnie nie zabierze ci wola. Wiesz, kiedy mu ucierasz mordę? Kiedy głosisz świadectwo na ulicy. Kiedy jesteś na tej ulicy, głosisz się wstawienniczo. Nawet kiedy ten sprzęt pomagasz nosić, to jesteś potrzebny. Ludzie, kiedy my głosimy, się zatrzymują. Jesteś potrzebny, aby z tym człowiekiem pogadać. Do tego jesteście potrzebni. Wielu z was jest do tego powołanych, ale tego nie robi. I kończąc właśnie to, ja kocham Jezusa. Ja dziś to wiem. Ja wiem, że kocham Jezusa. I ja po miłość do Jezusa w swoim życiu zrozumiałem na początku od rzeczy ziemskich. Od tej miłości, jaką ja tutaj darzyłem swoich ludzi, swoich przywódców, przestrzegając właśnie to słowo. Te wszystkie kazania, które są głoszone, to jest nauka, która zapada za każdym razem głęboko w moje serce. I ja tej nauki przestrzegam, ponieważ mi zależy na głębokich relacjach z ludźmi. Ja kocham Jezusa, dlatego tej nauki przestrzegam. I właśnie dlatego kocham Jezusa, bo przestrzegam Jego nauki i głoszę Jego Królestwo. Amen.